Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy temat jest tematem zamawianym. Napisał do mnie Krzysztof z prośbą o to, żebym omówił kilka kwestii związanych z Nowym Przymierzem. I to będzie pierwszy werset albo pierwszy fragment, który mówi na ten temat. Znajdujemy go w Jeremiasza 31, czyli Jeremiasza rozdział 31. Od 31 wersetu, łatwo zapamiętać, Jeremiasz 31, 31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem winę ich, a ich grzechu nie wspomnę nigdy więcej. I tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Oto idą dni, mówi Pan, że miasto będzie odbudowane dla Pana, od wieży Hananela aż do bramy narożnej i tak dalej, i tak dalej. Więc ważne punkty. Pierwszy punkt dotyczy to obietnica Izraela i Judy. Jak wiemy z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, 32 werset, mamy trzy grupy w Biblii i te trzy grupy rządzą się różnymi prawami, różnymi takimi regułami. Pierwsza z nich to Żydzi, druga z nich to poganie, trzecia z nich to Kościół Boży. I Kościół Boży wywodzi się z tych dwóch pozostałych grup, z Izraela i z pogan. Nowe przymierze, jak tutaj widzieliśmy w Jeremiasza, jest obiecane Izraelowi i Judzie, czyli dwóm państwom, no nie tyle państwom, co dwóm grupom Izraela. Pierwsza grupa to są te plemiona, które były związane z Rehabeamem, a druga grupa to ta grupa, która była związana z Jeroboamem, kiedy nastąpił rozłam w Izraelu. I teraz, jeżeli mamy obietnicę, że nowe przymierze, to znaczy, że musiało być też stare przymierze. Stare przymierze było z Izraelem zawarte pod nazwą po prostu zakon. Też było przymierze z Abrahamem, było przymierze z Izaakiem, albo obietnica dana Izaakowi bardziej niż przymierze. Zatem widzimy jednoznacznie, że jest to nowe przymierze, może dotyczyć kogoś, kto ma stare przymierze. I tak właśnie w tym Jeremiasza 31 jest, że nowe przymierze jest obiecane Izraelowi i Judzie, czyli posiadaczom starego przymierza. Na ile mocne? Na tyle mocne, jak przymierze z niebem, ze słońcem, księżycem. Dlatego Pan Jezus mówi, że jeśli chodzi o trwałość tego przymierza, to ono jest związane z przeminięciem nieba i ziemi
I to przeminięcie nieba i ziemi dopiero widzimy kiedy? W objawieniu 20 rozdział, kiedy przed obliczem Boga pierzchnie ziemia i niebo. Więc tutaj jednoznacznie nowe przymierze będzie zrealizowane jeszcze przed tym momentem, kiedy będzie czas sądu Białego Tronu, na którym usiądzie Pan Jezus, i jest tam wyraźnie pokazane, że przed Jego obliczem ucieknie niebo i ziemia. Wtedy nowe przymierze zakończy rację bytu i jest to jednoznacznie związane z Jeremiasza 31, 31 i następne wersety. Czy dzisiaj jest już nowe przymierze? No więc dzisiaj jeszcze nowego przymierza nie ma. Jeszcze nie skończyło się stare przymierze, bo list do Hebrajczyków mówi o tym, że stare przymierze jest bliskie zaniku. Skoro jest bliskie zaniku, to znaczy, że jeszcze nie zniknęło. Zresztą nowe przymierze dotyczy Izraela i Judy, kiedy oni będą ponownie zgromadzeni w ziemi kananejskiej. I to się stanie dopiero po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu wszystkich wierzących do nieba, po tym, gdy będzie siedmioletni ucisk, czyli 70. tydzień z proroctwa Daniela z 9 rozdziału, po tym, gdy ten 70. tydzień się skończy, odbędzie się sąd opisany w Mateusza 25 rozdział i wtedy zacznie się nowe przymierze. Czyli nowe przymierze jest jeszcze przed nami. Kościół jest nazwany, albo inaczej słudzy z Kościoła wywodzący się są nazywani sługami nowego przymierza. Tak samo jak w normalnym życiu sługa nie ma udziału w tym, co należy do Pana, tak samo tutaj nie jest powiedziane, że chrześcijanie są w Nowym Przymierzu. Chrześcijanie dla Nowego Przymierza wykonują służebne działania. Te służebne działania to są na przykład tak jak Izrael dla nas zachowywał Pisma Święte Starego Testamentu, tak my dla Izraela przechowujemy między innymi wiele innych rzeczy. Między innymi świadectwo o żywym Bogu jest obecnie podtrzymywane przez Kościół Boży. Także prawda o tym, że Pan Jezus Chrystus jest Mesjaszem, to przecież Kościół podtrzymuje. Teraz, gdy Izrael jest praktycznie niewierny w całości lub z niewielkimi wyjątkami, to właśnie służba Kościoła, czyli chrześcijan, podtrzymuje te fakty. Stąd jesteśmy sługami Nowego Przymierza, sami nie będąc częścią Nowego Przymierza. Nowe Przymierze oczywiście jest zbudowane na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Czyli nie jest przypadkiem to, że gdy łamiemy chleb i pijemy z kielicha, to jest to nazwane jako symbole związane z Nowym Przymierzem, krew Nowego Przymierza. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że Pan Jezus pozwoli zrealizować kolejne odcinki będące odpowiedzią na pytanie Krzysztofa. Pozdrawiam Cię, Krzysztof. Pozdrawiam wszystkich słuchających tego tematu. Z Bogiem.